She never took it off. Hello? Is someone there? What is all this? We're running out of time. This isn't happening. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w Rufie Merkurego 2, gdzie będziemy sobie dalej szukali tych fragmentów, bo eksplorowałem sobie tam na dole z pomocą prona i znalazłem magnetyt, dzięki któremu byłem w stanie sobie stworzyć chip wyświetlający sterownik skanujący, tylko byłoby fajnie, jakby się jeszcze, o właśnie, pojawiło. Dobra, najbliższy fragment jest gdzieś tutaj. Dobra, to jest ten problem, bo jestem minimalnie. Już tu wchodzę, to jestem praktycznie poza zasięgiem tej sterowni. Przez to ciężko jest mi tak się ustawić, żeby widzieć faktycznie, dokąd mam płynąć. O, dobra. Tu się trochę więcej pojawiło. Zobaczmy. Palnik laserowy, no to trochę tam odpadnie. Z dziób, ale w dziobie byłem, specjalnie byłem przed włączeniem nagrywania, tam się przeleciałem i... Znaczy przeleciałem, przepłynąłem i sprawdziłem, czy jest tam coś ciekawego. Nie było. Niestety, ale nie było tam nic ciekawego. Może tutaj będzie trochę lepiej, jeśli chodzi o ten temat. I tutaj jakiś fragment. To pytanie, czy ja już tu byłem, czy też nie. Jest, skoro jest bateria, to pewnie nie. Tutaj coś jest. Naprawa napędu. I can only do repairs in spurts. That's so inefficient. The larger tools seem to set off seismic activity nearby. A crew came back telling stories of gigantic worms burrowing in the ice. I don't know what they're all going on about. They were hypothermic and frostbitten because they walked back to avoid angering them. The ice shelf is probably a bit unstable and they got disoriented or something. To borrow from Diana. Orion's belt thermocouplings are not meant to be worked on in 20-minute spurts. If we break the process, we'll break the ship. But it's nice to hang out with Yasmin while we wait for the rumbles to stop. I hope she doesn't mind all my questions. I love hearing her voice. Her face lights up, and she's got the most expressive eyebrows. They're practically acrobats. The way she looks when talking about nuclear engineering is the same way I look at my grandmother's domades. The woman never sits down, though. She told me that she used to do decathlon in college, and I can believe it. She's like a bouncy ball, just all over the place. She makes rounds on the ship every day to see if people need help. I should do something nice for her. She's always helping everyone else. I wish I had a fraction of her energy. Ej, zajebiście, mamy fragment jednostki. Czy to będzie już od razu całość? Nie, 1/3, poważnie. Dlaczego? Czemu nie mogli się tego dać od razu w całości? Czy to znaczy, że na dziobie to też tam gdzieś jest? Tylko ja to ominąłem? Mam nadzieję, że nie. Byłoby trochę lipa teraz, że tam specjalnie po to wracać. Chyba to będzie troszeczkę nieuniknione, mam wrażenie. No chyba, że znajdę gdzieś tutaj dwa kolejne fragmenty. Okej. Mamy coś tutaj. I coś z prądu, więc może będzie tutaj to właśnie to, ten... ta rzecz, której szukam. Jest! Drugi fragment i jeszcze jeden. Pytanie, czego tu zlokalizuję.
to wezmę. Oczywiście, że pięknie. Bateria jeszcze. Aha, nie wezmę, mam program. Tutaj niżej, to jest ten z warning. Tej strony. 30 seconds of oxygen remaining. Ajajaj. Jest prąd tam. Polecę. Oxygen. Ja tam potrzebuję pomyśleć na powierzchnię. Do prona wejdę i spokój. Nie, nie, proszę dobra, czekaj, jest tam, schowaj ten. Ale właśnie tego prona. Właśnie ostatnio co chcę tutaj się tak zabić w jakiś sposób. Dobra. Dziób. I rufa. Ale tu jeszcze jest jakiś sporo fragmentów, to jest takie pełniejsze. A, dzięki temu skanowaniu też zlokalizowałem fragmenty ramienia wspinaczkowego. I mogę się teraz lepiej przemieszczać. Mam nadzieję, że ten kolejny fragment nie jest gdzieś tam na dziobie i go minąłem. Już nie ukrywam, jest to nawet możliwe. To jest tam wcześniej, więc tam nie będę sprawdzał. Tutaj sobie po prostu przyjrzeć. No to jedziemy. Może tutaj będzie kolejny, właśnie fragment, ten ostatni. Tego obejścia. Bo niestety, dopóki go nie zlokalizuję, no to nie będę w stanie progresować fabuły. Nie wiem czemu, ale mówię to już chyba drugi raz. Na odcinku, a trzeci chyba sam po siebie. Niski ziemniak. Okej. Zgniła. Logic. Jeszcze nie wiem, po co ja to mam, skoro mam tego pełno. Ale zawsze będę mógł to gdzieś zrzucić. Gdzie jeszcze będę do reaktora? Dobra, może pełno to trochę za dużo powiedziane, no ale mam tego trochę w bazie rozstawionego. Była dwa albo trzy krzaki. Okej. To mamy pręt paliwowy. Zużyty, nawet nie będę go podnosił, ale jest! Dobra, mamy to. Mamy tą ostatnią rzecz. Potrzebną do progresowania fabuły. Na razie. Zobaczymy, co z tego przyjdzie. Dobra. Jednostka równoległego przetwarzania sygnału. Gdzie to będzie? Tutaj. Koral, ruda srebra i złoto. Okej, okay, złoto odzyskam z jednego zaawansowanego systemu. Teraz muszę zbudować test override module. I mogę zdezabilować ten satellite tower. No i spoko, właśnie a propos, to jest to skupienne. Ołów? No okej, okay, reszta mam. To jeszcze ołów muszę sobie tego zlokalizować. No ale z tym raczej problemów nie będzie. Ja pierdolę, ale zajebiste światło. Czekaj, jeszcze zrobię zdjęcie. Ej, też zajebiste światło. Cyk, kolejny zrzut. Jaką muzyczkę jeszcze fajna przegrywa. Kurde, i ten tron. Fajnie stoi do tej rufy. Kurde, serio? Tam jest taki fajny światło, tutaj go nie ma. Ej, czuję się oszukany. Chyba oszukany. Pluty trochę bardziej niż oszukany. Dobra, może zróbmy najpierw tę jednostkę przetworzenia. I teraz mogę zrobić dwie sztaby tytanu. Testowy. Dobra, jak to wygląda? Kliknąć, czy nie? Tutaj co jest nowego? Mam kolejne artefakty. To jest zdjątka, się odznaczą. Czy jakiś opis? Nie, po prostu moduł diagnostyczny, tyle.
to co? Sadzamy go. Great. Now back to the terminal. Do it. Please work. Nice. Yes. Satellite is down. I am impressed. That was most resourceful. Dzięki, stary. Naprawdę. Głębiny, pięknie, idealnie wymierzone. Dobra, teraz idziemy do Margaret od razu, powiemy jej o tym. O, pięknie, sama. All right, Altera, you win this round. Come find me at my greenhouse. I'm about a kilometer east of your position up on an iceberg. I have a present for you. I'll come by if I have time. Sure, whatever. If you have time for me in your busy social calendar. Okej. Okay. Co będzie nowy ten? Uwaga. Czy po prostu po tym co powiedziałam, mam ją sam zlokalizować? Zobaczmy. Nie, nie ma. Okej. Okay. Zobaczmy. Kilometr na wschód od twojej pozycji, czyli od tego. Od tej bazy na jednym z lodowców w jakiejś swojej szklarni siedzi. No dobra. Dzień dobry, nowy dniu. Witam się najbardziej serdecznie w kolejnym materiale. Jezus Maria, zaś to zrobiłem. W lajce wpijałem też taką przycinkę. Widać się z wami w mojej nowej bazie. Puścimy jakąś muzyczkę. Pierwsze, słyszałem głos Alana w tym nagraniu, ale kurde, co to wiele wyświetlizny robił przy mojej bazie? W ogóle, czemu to był tak blisko lądu? Boże, imię, Jezu, miałem wsadzić tu ulepszenie i zapomniałem o tym finale. Ale pana, budowałem tą bazę chyba z godzinę. Nie powiem, głównie problemem to był ten grzmot i zasilanie do niego, ale... Finalnie, mamy. Sobie zabiora. Zresztą nie się zmieści. A Uberkist była. Jest. Dobra, muszę. Kurde, specjalnie muszę popilotować tego Seatrucka i lekko nim płynąć, żeby zmontować ten dopalacz. Tutaj. Byłaś. Z dobrą opcją. Tu konsola Upgrados, dopalanie Seatrucka zamontowane. No to wchodzimy do środeczka. No i z powrotem do bazy. Okej. Okay. Tam na wszelki wypadek sobie postawimy jeszcze Dogda Prona, jakbym chciał jakimś, może nie cudem, ale gdybym mi się zachciało tym Pronem się przedostać. To mam zasilanie. Czy zasilanie? Zasilanie to jedno, ale w ogóle. Ło! Ej! Co jest? Tylko zasilanie tego mam w ogóle do niego cały ten zrobiony. Cały ten dok. Muszę coś zobaczyć, bo nie wiem, czy finalnie w tym doku ustawiłem tego.
Nie zrobiłem jeszcze. Dobra, dodajmy chwilkę. Dobra, tutaj baza w pełnej okazałości, chociaż nie do końca. Bo to jest ciekawe, bo ja bym chciał tak naprawdę sterownie postać jako pierwszą, później dookoła niej to obudowywać wszystko. Żeby jakoś to szło. Okej, 11 godzina prawie, w grze bynajmniej. O, w sumie dobra, jak jesteśmy tutaj... To jest oczywiście FOB2. Zobaczmy. Jak jest, że jesteśmy na lądzie, no to myślę, że czerwony będzie się fajnie rzucał. Pasek może być czarny jeden. Drugi niech będzie taki granatowy, a nazwa... Nazwa może być taka... O, taka pomarańczowa. To się myślę będzie fajnie komponowało. I dobra, zobaczmy jak to wygląda. Przy okazji będziemy zmierzali już do Margarii powoli. Tak źle, ale powiem na przykład trochę durne miejsce wybrałem sobie na ustawie tej bazy. Bo te wiele ryby lubią sobie tu przepływać, a to chyba troszeczkę działa na moją niekorzyść. Jeśli chodzi o animację, bo raczej wiele ryby nie będą uszkadzały mi tej bazy. Ale... Ale niestety będzie to dorobny problem, jeśli chodzi o... tego. Jeśli chodzi o na przykład animację, bo zdarzy się, że raz na jakiś czas mi taki wielu tutaj sobie przez bazę po prostu śmignie. Postawię sobie kolejny schowek kwantowy, tak w razie czego, żeby mieć. No i co? Let's go! Poszukajmy Margarit. To tylko była w miarę blisko. Chyba jednak jest tutaj na samej górze. Po prostu muszę iść cały czas w górę. Że to złe miejsce. A to niestety jest też możliwe. Tutaj kulka śniegu, którą mogę sobie rzucić. I to nawet w miejscu. Okej, okay, mamy. Szklarnie. Ciekawe, czy będzie sama Marga. Czy dobra, czy będzie. Na pewno będzie. Jakby i skoro nam powiedziała, że mamy tu przyjść, no to raczej nie tak od niechcenia. Tylko po prostu chcę z nim pogadać. Ożesz ty. Come on, serio? Nie mogę tego zeskanować? Czemu? Tam też widziałem, tam na brzegu widziałem, kurde, tego. Też takie kości. Nie można nic iść, ale kurde, zapomniałem. Na koniec lodowy. Co to zjadala? Zawiera jod przydatny w zastosowaniach chemicznych. O, proszę, czyli może on będzie potrzebny do jakiejś tej... do jakiegoś rozwoju bazy, na przykład. Zgarnijmy go sobie trochę. Dobra. Wchodzimy. Do ciepłego. Damn satellite hasn't passed by in a while. I guess that was your doing. Sam's not the only one in the family who knows... knew... what to do with vague directions and old wire. She was an original, that sister of yours. First time I met her, I was sure she was Altera through and through. Not a crease in her uniform. Sending those damn bird bots to spy everywhere. Then, she surprised me. Maybe a little too much. Meaning? If you really want to know, there's a PDA on the bench that can point you in the right direction. If you need anything else, don't bother me. But you can help yourself at Greenhouse. Least I can do to repay you for getting those spying pests off my back. Okej, dzięki. Chociaż, kurde, nie powiem, trochę dziwnie wyglądała ta otoczka z lodu, kiedy gadaliśmy, ale zajebiście, możemy sobie kolejne doniczki teraz poskanować. Może to tu z dupki zrobiła z kości chyba tego lewiatana. Bo trochę nie chce mi się wierzyć, że te gości są tutaj tak przypadkowo tylko porozstawiane. I co? No właśnie, arbuzowce, czyli najlepsze, jeśli chodzi o nawodnienie. My instincts are never wrong. Stefanos has always been overly cautious. He hates taking risks, which I suppose is understandable when you're in the back end of the galaxy. But no risk, no reward.
Elliot finds evidence of alien architecture on a completely uncharted planet, and he expects me to ignore that? Orion's belt, I would be an absolute fool. We've done some scans, and while there aren't a lot of mineral resources on this planet, there is decent biodiversity. Teams go out in the morning. There should be a significant specimen and sample haul for biopatenting, which will be split among the crew as part of the discovery clause. Let's see Stephanos and everyone else complain when they have a few more Sol Transgov credits in their uniform pockets. They'll learn to trust my instincts at some point. Okay, zobaczmy teraz dalej. Można by to. Wolałabym polować. All right, Marge, old girl. We hate this greenhouse. So here are some pointers to remember so we never have to do the worst parts again. Too bad you can't fight malnutrition by hunting it down and killing it. So, first thing, insulation. First few nights, the soil was rock solid. Ended up having to insulate the damn place with dehydrated kelp. Adding a thermal mass helped too. Heat from barrels of water. Probably should have just eaten the damned kelp. But nope, my body was craving a salad. Wish I was just made of exosuit. Next, grow lights were a must-have. Gotta admit, I felt pretty proud of my first full crop of lettuce. Fed half of it to Preston. That snowstalker will eat practically anything. Always spits half of it out, though. Another thing we have in common. The slobbery green mess makes good compost. Okay, czyli stalker śnieżny ma imię Preston. Siema. Dobra, bo mnie to sprawdzić. Przepyszne dla niektórych. Okej, okay, ale fajnie, żywność spoko nawadnia. Okej, okay, tu mamy kolejną rzecz, też do naszej szklarni. I ostatnia rzecz. I've already synthesized an antidote and stashed it in a cave. I can go grab it and... That's your plan? You don't think it'll work? You're thinking too small. Like maybe if you're polite enough about destroying the bacteria, Altera will come around and see it your way. But do you believe in yourself or not? You can look all you want. There's more to Marguerite than any damn fangled gadget can see. A jak ona ogarnia, że ją skanuje? Margaret ma 1% ochrony. Zaginiona. Przez pewien czas uznana za zmarłą. Ostatnim śladem życia było nagranie odnalezione w odległym 4546, na którym Margaret utrzymywała, że udało jej się zabić żmigarza lewiatańskiego. Margaret jest bardzo podejrzliwa wobec wszelkiego autorytetu, w szczególności związanego z organizacjami korporacyjnymi. Posiada niezłomną wolę, przy pierwszym spotkaniu może wydawać się zimna. Niewiele wiadomo o przeszłości Margaret. Urodziła się i została wychowana w Stanach Mongolskich, w odległej kolonii wydobywczej pod zarządem korporacji. W wieku 16 lat opuściła dom i zaczęła trudnić się pracą najemną. Z czasem trafiła do mongolskich sił zbrojnych oraz federacji transsystemowej i obiecująca kariera w wojsku zakończyła się postępowaniem dyscyplinarnym. Została zwolniona z powodu niewykonania rozkazów. Chociaż szczegóły są niejasne, nasz mężczyzna udało się parę rzeczy ustalić. Margaret dowodziła misją rozpoznawczo-wywiadowczą i znamy motywację jej działań, ale wiemy, że w ciągu 3 dni całkowicie rozmontowała operację sił porządkowych na pewnej planecie. Mieszkające tam rodziny odmówiły dzielenia się informacjami, dziękując ręce Boga za opiekę nad nimi. Jej ostatnią misją było chronienie statku Degassi przed możliwymi atakami ze strony piratów. Degassi rozbił się na planecie 4546B, a wraki oraz stare bazy Degassi znajdowaliśmy w poprzedniej grze jako właśnie bohater, czy tam protagonista właśnie, czy bohater, protagonista, naprawdę samo, protagonista poprzedniej gry. Wkurza mi tego, że te doniczki na ścianie są tylko do dekoracji. Pewnie było coś w nich sadzić. O, pikantna sałatka owocowa. Owoc cieplnika? I liście rośliny Prestona. Co to jest cieplnik? Jest taka roślina tutaj w ogóle? Jak dostałem schemat, no to... Znaczy schemat, przepis, nie schemat, to powinno tu być, ale nie widzę nigdzie takiej rośliny. Jest Preston, no ale nie ma nic innego, tu nie widzę. Nic innego czytaj, nie widzę tej drugiej opcji. W ogóle to! To jest zrobione ze skóry żniwiarza? Czy to jest kawałek jego jelit? Można niektóre pytania lepiej nie znać odpowiedzi. Dobra, czekaj. To niech się odznaczy. No.
A ja tu muszę na szybko wrócić do bazy i znaleźć ten wpis. Chodzi o to? Tak. I've already synthesized an antidote and stashed it in a cave. I can go grab it and... That's your plan? You don't think it'll work? You're thinking too small. Like maybe if you're polite enough about destroying the bacteria, Altera will come around and see it your way. But do you believe in yourself or not? I think so. You think so? Come on! Is a bacteria a threat, or isn't it? It is. Does it need to be dealt with or not? It does. So who's right on this? I am. Say it like you mean it! I am. I said, like you mean it, not like you're testifying before a rigged transgov court. I am. Great. Then what you gotta do is seal off the whole cave. I've got just the stuff. Made it proficient, but it blew the whole ice shelf halfway to deep space. Vaporized all the fish. Okay. And you gotta hit the lab too, or there's just no point. Actually, you know what? Let me take care of that one. It'll be fun. Okej, okay, czyli to Margaret zniszczyła laboratorium Omega, z tego wynika. W sumie nie jest to dziwne, ale tak naprawdę dobrze im to wyszło. Ej, ale właśnie! Bo wychodzi na to, że Margaret albo zginęłaby, gdyby nie bohater pierwszej części, albo po prostu nie zdążyła się jeszcze na tyle zarazić bakterią Khara i dzięki temu zdołała dotrzeć tutaj. Do sektora 0. Dobre pytanie. Jak udało jej się przeżyć? Gdzie ja zostawiłem? Zróbmy. Coś takiego reklamacyjne. Przydadzą się. Na pewno. Nawet sobie walnę tutaj taką oną ściance. Bo już ona jest akurat trochę zbędna. I jeszcze tą taką też mogę postawić, tylko tutaj. Wyciągamy. Jeszcze jedna by mi się przydała. Jeszcze jedna sztabka mi się przydała. No. Nie tą. Tu. Normalnie. Do ściany. Dobra, i teraz tak. Przycamy najpierw tutaj to. Z tego zdobyć nasiona. Nagle ugadane. Dobra, to czekaj. Pokażcie mi mapę obiektów Altery, bo to mnie teraz ciekawi. Dobrze, idzie, co skroluję. Tu mapy, mapę obiektów. Zobacz. Północ, południe, wschód, zachód. Okej. Okay.
Czyli my jesteśmy prawdopodobnie, widzicie mojego kursora, więc ja tutaj wskazuję na tą taką alanerkę, ta pierwsza wysepka tutaj w znaczku delta. Jesteśmy albo na tej z dalszej, na tej z kolejnej, tej takiej większej. I tutaj mielibyśmy blisko do placówki 0, tak myślę. Bo Fi to jest chyba ta na północy. Całkowicie. A musimy obie placówki jeszcze sobie sprawdzić. Więc myślę, że w kolejnym materiale zajmiemy się właśnie tą placówką w... Boże, Fi? Tą placówką 0. Skoro już mamy tak ładnie bazę... Nawet nie powiem, że z przyczajki, tylko po prostu mam tutaj bazę tak fajnie postawioną. Szkoda, że Snow Foxa nie mamy, bo by się na pewno przydał. No wiemy, że... w stanie. Może będę w stanie sobie go skraftować prędzej czy później. Też ciekawie, czy ja Snow Foxa kraftuję w stacji budowy pojazdów, czy może robię to na przykład w po prostu... A nie, okej, okay. To jest maszyna, czyli to po prostu kraftuję w tym... W fabrykatorze. Że kurde, musimy te moduły znaleźć. Wypoczynkowe tak... Taki sobie, nie? Ale dokujący bardzo by się przydał. Żeby sobie pływać z pronem i w sitraku i potem tylko się zrzucać do pronem w dół. Było świetne. No dobra. Co chciałem, to zrobiłem. Więc dobrze. Wyciągam nóż, chowam i go chowam od razu. Okej. Okay. Dalej na wschód będziemy się udawali w kolejnym materiale. Ode mnie to będzie po prostu tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!